Na scenie widzicie ich w trio, dzisiaj u mnie w duecie, zapowiadany duet, czyli trio, czyli duet, czyli Aleksandra i Damian Wojcik. Witam was serdecznie. Też, my ciebie witamy. Też witamy. Artystycznie harmonik, tak owoce go dają, a my przez ostatnie tygodnie tutaj w liście godomy i wszystko kręci się wokół Edka Sikory i tego benefisu słynnego, ale wy z nim na co dzień też współpracujecie. Ola, czemu teksty od Edka prawie? No bo zawsze są fajne, zawsze są oryginalne, niebanalne. No i też Edek jako człowiek jest nam bardzo bliski. Poznaliśmy się jakiś czas temu, no i uznaliśmy, że Edek na pewno ale zrobi to Edka dobrze. Ale u Edka jest najlepsze to, że podasz mu taką myśl, no o czym by miała być ta piosenka. I to jest tak pstryk, pół godziny, godzina i je tekst na mailu. Dobra, no to teraz już śmiało teraz sprawdzimy WOS, czy wy wiecie, jakie teksty do WOS napisał, czy pamiętacie? Mhm. No oczywiście. To proszę. No na przykład tralala, na przykład nie ma się co gniewać, czyli kłótnia małżeńska, która no musi zawsze na koncercie być, bo słuchacze się upominają o tym. Tak jest. Dobrze. Dzisiaj twoje święto. Moje nie, to dopiero w listopadzie. Ale u Edka będzie dzisiaj twoje święto też. Okej. Okay. To są przykłady tych piosenek, które stworzył Edek właśnie do duetu, tria, harmonik. Dzisiaj o Edku, nie ino o Edku, będziemy sobie wspólnie klachać. Serce moje, tak we twoje. Tak we twoje od lat, tak we twoje, aż skończy się świat. Ustaliliśmy już, że część tekstów pisze wam Edek, część tekstów piszecie sami. Tak. A jaki jest klucz doboru tego, że to o tym napisze Edek, a ja napiszę sobie o tym? Nie ma klucza. To jest tak, że albo mamy pomysł na dany utwór i od początku wiemy, co tam ma być, jak to ma wyglądać, albo nie mamy pomysłu, albo mamy, a nie wiemy, jak do końca to dobrze zrobić i wtedy dzwonimy do Edka. Powiedzcie mi, a te wasze teksty, jak już popełnicie do danej piosenki, konsultujecie jeszcze na przykład je z Edkiem? Gadacie, słuchaj, Edek, napisaliśmy taki tekst piosenki, ale chcielibyśmy, żebyś go sprawdził. Nie, chociaż nie. W jednym przypadku ale, było tak, że Edek nam dokończył. Ale mamy coś takiego, że na przykład mamy refren do jakiejś piosenki, taki refren by się nam podobał, a nie umiemy ruszyć ze zwrotkami. Tak było, Edek tak, pomóż. Tak. Tak jest, tak czyli było. Czyli Edek jest takim troszkę telefonem do przyjaciela. Ze słynnego programu Milionerzy, że jak już potrzeba pomocy, to dzwoni się do Edka. Dobrze. Bywa i tak. Bywa i tak. Bywa i tak. Słuchajcie, to my za chwilę sprawdzimy, jak jeszcze bywa. Serce moje, tak we dwoje, tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. To jakby jeszcze wrócić do pisania tych tekstów przez WOS. Jak piszecie te teksty, to zazwyczaj pewnie są to jakieś takie obserwacje z życia codziennego, sami jak piszecie te teksty. Ale jak już zwracacie się do Edka o to, żeby napisał wam ten tekst, jak mniej więcej ten schemat wygląda? Czy najpierw powstaje muzyka, podsyłacie mu muzyka plus temat, czy nie wiem, nucicie mu i godacie trzy słowa klucz, nie wiem, bułka, krupniok i grill i wtedy Edek tworzy, czy jak to wygląda? Jak jest muzyka, to wysyłamy muzykę Edkowi i on też wie, jaka tematyka do danego charakteru utworu może pasować, więc no, to jest człowiek, który robi to dobrze, robi to bardzo długo, jest doświadczony, więc wie, jak to powinno wyglądać, no i my no, czekamy na efekt końcowy. No i tak jak Godosz, nie? Mo tam być na przykład nie trzaskaj mi furtką i on to tak porobi, że to... Żeby nie trzaskać furtką. Jak już dostajecie z powrotem ten tekst, bo o to, że też już kilku gości naszych w tym studiu pytał, czy jest czasem tak, że godacie, nie Edek, nie, to się nie nadaje, albo Edek, wiesz co, to trzeba zmienić i wtedy zmieniacie, czy jednak ten tekst zawsze jest na tyle trafiony, że zostaje w 100% taki, jak go Edek wysłał? W 99% jest trafiony, aczkolwiek zdarzyło się kiedyś, że nie byliśmy pewni jednej frazy, ale po telefonie do Edka Edek to tak przedstawił i tak nam to zargumentował, że uznaliśmy, że Edek ma rację. Że jednak on ma rację. I tak zostało. Bo ma więcej lat, wiesz. Tak jest. I warto stawiać na doświadczenie. Znoszę chłop na rzeczy. Ty powiedziałeś, jak życie garściami brać, ty pokazałeś mi świat. Dziś jesteś ze mną i spełniasz moje marzenia. 8 października, Benefis Edka, wielkie wydarzenie. No dosyć
można powiedzieć, że najwięksi ze szlagierowego rynku zjadą się w to jedno miejsce, żeby razem z Edkiem świętować. Jak to będzie u was wyglądało to świętowanie? Przyjeżdżacie dwie piosenki do domu, czy jednak będzie coś więcej? Macie jakąś niespodziankę w zanadrzu? Jak to będzie wyglądało? Coś tam szykujemy, mamy nadzieję, że Edek też coś szykuje po tym koncercie. No. Na pewno się nie skończy na dwóch piosenkach, także... Mamy nadzieję, że nie będzie tak, Edek za dwóm taryfami. Mamy noc zarezerwowaną, także... To bardzo dobrze. Słuchajcie, to jest koncert telewizyjny. Koncert, no, na który chyba wszyscy już coraz to bardziej czekamy. Powiedzcie mi, czy u was, jak u artystów, nie jest tak trochę... Czy tak samo odbieracie ten koncert w kategorii jakby występów, jak i, nie wiem, dożynki w Pcimiu Dolnym na przykład? Czy jest to do was ważniejsze wydarzenie, jest większy stres? Nie, no absolutnie nie traktujemy żadnego występu tak samo. Każdy jest inny, na każdym są inni ludzie, każdy jest innej okazji, także to zawsze trzeba dopasować pod każdym względem, no i staramy się to robić tak, żeby to jak najlepiej wypadło, no i żeby też zaśpiewać tak, żeby było to do danej okazji pasujące. No a u Edka możemy fajnie wystąpić, no. Nie... No właśnie, bo o to też bym się chciał was zapytać, czy nie jest tak, że trochę ten stres jednak jest większy, bo to jest człowiek, który pisze wam teksty. Mieliście kiedykolwiek okazję już na jednej scenie z Edkiem występować? Zdarzyło się? Tak, zdarzyło się. Byliśmy kiedyś na koncercie razem, jechaliśmy daleko, więc była też okazja właśnie wtedy się z Edkiem jeszcze bliżej poznać. No i tak ze spotkania na spotkanie coraz bardziej się z Edkiem zżywamy, bo widzimy, że no faktycznie to jest ktoś wartościowy bardzo. A powiedzcie mi, jest taki stres, kiedy wiecie, że ta osoba, która napisała tekst do tej piosenki, a wy ją wykonujecie, jest obok was? No oczywiście, że tak. Chciałbyś to jak najlepiej wszystko, żeby i ktoś, kto pisze ten tekst, powiedział, że kto napisał i wyście to dobrze wykonali. To właśnie o to nam chodzi, nie? Żeby to... Powiedział Edek kiedyś tak? Powiedział. Powiedział? Powiedział, że no, teraz nie powiem do której z piosenki, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć? Możesz powiedzieć. Do piosenki Ogień i Woda powiedział, że się bardzo podobał, ale z teledyskiem dopiero przyjdziemy do was w przyszłym roku. No to na teledysk... Jeszcze się robi, jeszcze się kręci. Jeszcze się robi. Jeszcze, no to dobra, no to na teledysk będziemy czekać. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko 8 października wyglądało. Za chwilę nieco temat zmienimy, a wy zostańcie z nami. Serce moje, tak we dwoje, tak we dwoje od lat, tak we dwoje, aż skończy się świat. No to dobra, miała być zmiana tematu i teraz troszkę będzie owoc. Powiedzcie mi, tu już jesień za oknami jest, chrust rozumiana zbierany. No zbierany. Tam gitra w piecu wymienione, żeby szło oponami. No. Chociaż pan prezes zgodził, że ino nie oponami, wszystkim ino nie oponami. No fajne są te piece ekologiczne, no że w tym ślimoku zawsze gumowce hamuje. Ale zawsze może być tak, że ten jeden uśmiech wystarczy, żeby ogrzać ta chałupa, nie? No. Czasami tak. Jak ta opona, jak ta opona w środku zapolisz w pokoju. No, no coś szykuje się chyba ten cyny farby na wiosna pójdą do góry, bo wszyscy będą bieli w mieszkaniach. Za jeden uśmiech, nowa produkcja, ten szlagier my zaprezentowali jako szlagierową nowość do listy. Ale czy nie jest tak, że nie wydobył wam się, bo wiecie jak to, no każdy ma jakąś robotę. Górnik idzie dziennie na dół, zjeżdża tą szolą, a wy jako artyści musicie co chwila tworzyć coś nowego, nagrywać coś nowego, robić teledyski. Czy to tak nie do końca jest, że wam się tutaj potem zaczyna nudzić? No jeszcze my do tego etapu nie dotarli, żeby nam się zaczęło nudzić, więc jest chyba dobrze, nie? No. Zaczynacie... No bo potem trzeba też troszkę, jak się już zarobi na tych koncertach, wydać, zainwestować. To jakieś nowości się szykują, prócz tych, o których my już wspominali, że teledysk w przyszłym roku, coś jeszcze nowego się pojawi? No chcemy zrobić dwie wiązanki takie fajne, tych najlepszych utworków. Oprócz tego jeszcze mamy dwie piosenki i za niedługo też będziemy nagrywać. Czy w tym roku jeszcze na koniec coś idzie liczyć, czy to już raczej taka wiosna przyszłego roku bardziej? To już bardziej wiosna. Wiosna, a potem płyta. No to jeszcze pomalujmy. To właśnie nie wiem, czy teraz płyta, bo my by tak bardziej już poszli zamiast płyty, opakowanie płyty, ale w środku bardziej pędrek.
Bylibyście chyba pierwszymi, żeby w to zainwestowali na tym śląskim rynku. No teraz się kupisz auto i nie możesz kajpłyty posłuchać w tym aucie. No, no tak jest, no tak jest, bo to cyfryzacja zmieniła wszystko i trzeba mieć w telefonie cyfrowo wydawać. Jest to jakiś pomysł. A pomysł na ogrzewanie, żeście poznali, więc nie dziękujcie. To było za darmo dzisiaj. Serce moje, tak we dwoje, tylko z tobą, moje kochanie, my życie ma sens. To trochę o tym numerze Za jedyny uśmiech, czyli to można powiedzieć, że to taki singiel zapowiadający ta trzecia płyta? No trochę ja, nie? Troszkę ja. Ale no, ja. No bo to już będzie drugi singiel. No dobra, no powiedzcie mi, czy wszystko będzie w takim klimacie utrzymanym jak Za jeden uśmiech, czy raczej będziecie się jeszcze jakaś tam wstecz muzycznie, będziecie się cofać, albo może nie tyle co cofać, ale stworzycie takie numery, po których ludzie po trzech pierwszych nutkach powiedzą, miała harmonię. Na razie w podobnym, jak na razie w podobnym, takie bardziej nowoczesne brzmienia. Autor tekstu? No, my. No my. Okej, okay, to się już, to bardzo dobrze. Bo wiesz, my głównie te piosenki o miłości piszemy. No. A Edek nam pisze o kłótniach. Okej. Okay. Nie no, w porządku, nie no. Słuchajcie, to napiszcie do jakiegoś tam ministerstwa, nie wiem do którego się zwrócić, jakbyście państwo mogli podpowiedzieć. Bo może wy byście byli taką żywą reklamą 500+, nie? No zaś nie przesadzaj. Albo taką zachętą do tego 500+, nie? Bo wiecie, no jak ino o miłości, ale to o tych dobrych stronach miłości zawsze, że on mnie kocha, ja go kocham, gołąbeczki, takie rzeczy, czy czasem jednak, że... Na razie o tej dobrej, nie? No, na razie o tej dobrej. A Edek o tej haji. Ja, to już bardziej Edek o tej haji. Ale to są, słuchaj, te haje to są takie żartobliwe, więc wiesz, ale my tam się naprawdę wadzymy. Że takie konkretne haje to po latach małżeństwa przechodzą, mamy dopiero moment 12 lat, to jest chyba za mało. To jest moment. To jest moment, z jedną babą i tak ci gratuluję, że wytrzymał. Dobrze, słuchajcie, a powiedzcie mi muzyczka, kto zrobił do tego numeru? Mateusz Szymczyk. Mateusz Szymczyk. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy oczywiście. A teledysk? Teledysk nam nagrywał Marcin Skalski. Marcin Skalski. I to wszystko się zawarło w jedna całość. No i teraz już będziecie mogli to państwo u nas zobaczyć. Ja wam wydać dziękował za to, żeście przyjęli moje zaproszenie. Było mi niezmiernie miło. Tym bardziej, że się zobaczymy 8 października. Już czekam na ta wasza niespodzianka, nie? Także dziękuję wam. Harmonik, moim waszym gościem. Proszę, w całej okazałości. Trzeciego doklejemy tutaj, żeby też, bo może takim małym okienku go tutaj zrobimy, żeby się nie czuł pominięty, nie? Dobrze, a wy, Roztomili, możecie zagłosować oczywiście na ten szlagier. Wysyłacie SMS-a na numer 7168. W treści wpisujecie LZ Stop i kod teledysku 4004. A to wszystko za jeden uśmiech. No, powiedzmy, że za jeden uśmiech. Harmonik, a wy głosujecie.